drodzy Państwo, jesteśmy po projekcji filmu balkonowego Pawła Łazińskiego. Serdecznie zapraszam na rozmowę z reżyserem, którą poprowadzi Krzysztof Spór. Dzień dobry, raz jeszcze. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że dotarłeś do Szczecina. A ja bardzo dziękuję za zaproszenie i chyba co, możemy zacząć już możemy rozmawiać. Zacząć. Mam dla Ciebie pierwsze pytanie. Dobrze, dawaj. Jak czujesz? Tak właśnie nie bardzo uzmanieniem. Najwięcej czytałem w liceum i w okolicach liceum tak naprawdę. Potem jakoś tak troszkę mniej, bo życie. A teraz zaczynam więcej czytać znowu. To jest festiwal literatury non-fiction. To jest specyficzne. Reportaży, tak. Reportaży. A, no to zaraz, to ja tu zrobię prywatę przecież, co ja gadam. Przecież czytałem książkę Jezus umarł w Polsce Mikołaja Grynberga, mojego przyjaciela, fantastyczną. A potem genialna. Absolutnie genialna. Absolutnie polecamy, jeśli ktoś ma wątpliwości. Kompletnie non-fiction i zupełnie true niestety do tego. Bardzo poruszająca książka o tym, jak ludzie pomagają ludziom na granicy białoruskiej i jak za to płacą cenę w każdym wymiarze. Dobrze. O takich współczesnych, sprawiedliwych jest to książka. Tak, polecamy. To jedna z najważniejszych obecnych książek na nasz reportażowych. No ale przejdźmy do filmu, bo oczywiście wszyscy Państwo są tutaj dla kina i dla Twojego dorobku. No ten dorobek tutaj to na tych płytach to jest po prostu tylko tyci-tyci, jak kici-kici. Ale Paweł Łoziński ma na swoim koncie ogromny dorobek. Ja też jak pani Ania nie będę przytaczał tytułów, za to zastanawiam się, czy jest jakiś film, który w twojej karierze w ogóle nagrody nie dostał? Chyba nie ma takiego filmu, prawda? Jest taki film, który się nigdy nie ukazał i pewnie też go nie widziałeś, bo skąd? Nazywa się Kto jest winny? Zrobiony w 93 albo 94 roku taki. Wymyśliłem sobie taki łańcuszek oskarżeń, jak to ludzie różnych zawodów uważają, że przez innych i w Polsce jest niedobrze i im też się źle dzieje. A dlaczego się nie pojawił nigdy taki? No jakoś nie wyszedł po prostu. Ale pożyczysz? Dasz obejrzeć? Nie mam go nawet. To gdzie on jest? Nie mam pojęcia. No może w telewizji jest, bo oni byli koproducentem filmu. Kręciliśmy na 16. Proszę Państwa, zaginione filmy i mieć premierę filmu, którego nikt nie widział, to jest coś fajnego. Nie wiem, czym bym chciał go obejrzeć. Ale przestań, wszystko Twoje będę chciał obejrzeć. Więc przejdźmy do filmu balkonowego, bo to jest bardzo ciekawa sytuacja. I zaczniemy od takiego obowiązkowego pytania, bo nie każdy musi znać te liczby. A one są ciekawe i robią wrażenie. Jak długo stałeś na balkonie z kamerą? No właśnie, to podam kilka liczb. Na balkonie z kamerą stałem od 2018 roku od wiosny do roku 2020 do jesieni, więc 2,5 roku. I w czasie 2,5 roku wystałem 165 dni zdjęciowych. To jest bardzo dużo, jak na film, naprawdę. To takie wielkie, ogromne fabuły, filmy fabularne mają czasem. Nie wiem, ile mają, 60, 70, nie mówię o dużych filmach, albo, no tak, albo wiesz, albo o serialach po prostu, to mają, wiesz, 60, 70 dni zdjęciowych, ja miałem 165, to był prywatny rekord Guinnessowy, absolutnie. Napotkałem na swojej drodze, czy też inaczej, ludzie napotkali mnie na swojej drodze, oni byli w ilości 2000, czyli byłem 2000 rozmów. I z tego filmu jest około 80 postaci, mniej więcej. Pierwsza selekcja podobno 700. Pierwsza selekcja 700. No żeby no pierwsza selekcja w montażowni polega na tym, że się wybiera tych, którzy ewentualnie mogą wejść dalej do filmu, czyli tacy do wzięcia pod uwagę i tacy, którzy dostają w ogóle swoją nazwę, jakiś pseudonim, nickname, jakoś tam się nazywało i o których się myśli, że mogą się znaleźć w gotowym filmie, tak to ich było 700. Na początku. Jeszcze jedna fajna liczba, której nie podałeś, że dziennie stałeś długo. No, i stałeś. Ja już nie pamiętam. Stałem, tak. Nie siedzieć nie można. Mówiłeś, że około 7-8 godzin, jeśli stałeś w ciągu dnia, to stałeś długo. No, nawet i stałeś. To są dłużej, tak. To jest ważne. No ważne, ważne. Andrzej Wajda mówił, że jak reżyser siada, to film też siada. Ja doskonale rozumiem, co on miał na myśli, że trzeba być w gotowości. Ale też zwłaszcza w takiej sytuacji balkonowej, no bo wyobraźcie sobie, że to wyglądało tak. No jest balkon, stosunkowo wąski, może ma metr, nawet nie chyba, długi, bo ma te 3,5 metra może długości, a długość akurat nie była mi w ogóle pomocna nijak.
No i kamera zamocowana na statywie, statyw zamocowany do konstrukcji balkonu i teraz jak skieruję kamerę w lewo, to widzę latem, widzę jakieś krzewy, krzaki i zza liści pojawiają idąc chodnikiem ludzie, no i z prawej ta sama sytuacja. Więc w ogóle, żeby wypatrzeć ludzi, kto idzie przygotować się z kamerą i z mikrofonem, no to musiałem za każdym razem jednak tam wychylać głowę, a to w lewo, a to w prawo, żeby się nie dać tak okropnie zaskoczyć, wiesz, aż tu nagle, bo chciałem jednak mieć wszystko przygotowane. Więc na siedzącym tego nie zrobił, to tylko na stojaka. Kwestia zdrowia do tego dochodzi, bo musiałeś to, chciałem kręcić. To mogło... Musiałem kręcić i miałem taki zestaw ruchów, który jakby mnie ktoś obudził w nocy, to bym go wykonał naprawdę najpierw. Mogę pokazać właściwie. Bardzo prosimy, tego nie miało żadne inne spotkanie z Pawłem Łazińskim w Polsce. Jak tu jest statyw i tu jest kamera i tu miałem mikrofon na takiej tyczce zwanej boomem i on był też tutaj zafiksowany. Zafiksowany, czyli że można go w tej pozycji unieruchomić, a żeby go poruszyć, no to trzeba odkręcić ten fix. I to samo ze statywem, który miał tutaj jeszcze rączkę, więc jak ktoś nadchodził z lewej strony, to musiałem kamerę tak tu wyostrzyć i przeblendować i już ją włączyć i drugą ręką mikrofon nakierować, zafiksować go, ale tak delikatnie, że mógł go potem ruszyć i już tu byłem nakierowany, nacelowany i już tu byłem cały złożony. I potem panorama, jak ktoś się zatrzymał pod moim balkonem, pod płotem, tam były dwa mikrofony przyczepione, ale one były takie robocze tak naprawdę, najważniejsza była ta tyczka, więc jak już ustawiłem kadr, zacząłem rozmawiać, to jeszcze musiałem tę tyczkę tak naprowadzić tam na taki zestaw ruchów, wiesz. Czy mamy to nagrane? W ogóle mamy to nagrane. Nie mówimy mikrofonu. Idziemy do internetu z taką instrukcją obsługi i powstanie cała sprawa. Jak zrobić film balkonowy, tak, po prostu. Tak. Ktoś nauczysz szeregu takich ruchów po prostu. Technologicznie to był najtrudniejszy film, tak naprawdę, najtrudniej mój, bo najtrudniej było dźwięk dobrze nagrać. Bo jest, czasami widać, czasami nie, ale jest ulica, uliczka właściwie mała. Do połowy zdjęć była dwukierunkowa, potem na moje szczęście zmienili na jednokierunkową, więc ruch trochę ustał. Ale każdy samochód, który przejeżdżał, był wyzwaniem, no bo traciłem dialog. Mhm. Z człowiekiem. Dlaczego w ogóle, istotne. Tak, dlaczego w ogóle taka formuła? Dlaczego postanowiłeś stanąć na swoim balkonie, w ogóle na balkonie i szukasz takiej drogi? No, nie miałem żadnego pomysłu na film nowego. Pomyślałem sobie, że mam zwyczaj taki, że sobie siedzę, biorę kartkę papieru i coś tam notuję, wymyślam, że może mi coś przyjdzie do głowy, czytam, rozmawiam z ludźmi i no i siedziałem na tym balkonie, właśnie tak próbowałem coś wymyśleć, a tutaj życie płynęło wartkim nurtem pod nimi. Ludzie coś do siebie mówili, ktoś się przechadzał w dobrym humorze, ktoś był zdenerwowany, ktoś... No ja tak ciekawie wychylałem za każdym razem głowę, żeby przyjrzeć się, kto to jest. No i tak mi migał taki człowiek, jakiś zostawił jakiś właśnie taki strzęp dialogu, coś, co poruszało moje wyobraźnię i pomyślałem sobie, no to fajne, no tylko to więcej, dłużej bym chciał spotkać, zatrzymać tego człowieka, niech on mi o sobie coś opowie i stąd się wziął pomysł, żeby... Bo ta koncepcja ewoluowała. Na początku tak. Podobnie miałeś pomysł taki, żeby w ogóle nie gadać z nimi. Tak, w ogóle na początku to nie powiedziałem wam jednej rzeczy, ona jest istotna, mam dwa balkony. A, kurczę. No, Warszawa, no, Łaziński. No nie, bo to są skary. Jeden smyszałem, no będę się tutaj wyszczególniał, ale są dwa. No jeden był takim właśnie balkonem cywilnym małym, gdzie czasami sobie z żoną właśnie siadamy weekend, jak mamy w miarę wolne, to tak, o, i to wtedy się, i z tego miejsca się, tu się zrodził pomysł obserwacji, bo sobie myślałem, na czemu ta pani taka smutna jest, a komu ten pan kwiaty chce wręczyć, bo biegnie, a dlaczego ktoś się kłóci z kimś przez telefon. No takie dziedzinne pytania przychodzi do głowy, na zasadzie o tu jakiś strzęp dialogu i właśnie uruchamiało wyobraźnię moją i myślałem sobie, no ale coś więcej. Ale na początku sobie pomyślałem, że fajnie, takie strzępy właśnie sytuacji, że z tego zrobię film krótki, nie taki na 100 minut, tylko taki na pół godziny powiedzmy, czysto obserwacyjny, bez żadnej interwencji reżyserskiej, że postawię kamerę na balkonie, wypuszczę ten mikrofon albo go przymocuję tak, żeby on był niewidoczny do tego płotu właśnie, który jest na dole, który widzieliście. I będzie ta kamera sobie sama rejestrować rzeczywistość, bez żadnych moich interwencji. A ja sobie w tym czasie pójdę i zrobię sobie jakiś poważny film, prawdziwy, nie? Że, no a to się sama nagra. I wrócę do domu, parę godzin, wyjmę kartę z kamery, włożę do komputera,
Genialny. Boże, jaki cudowny film sam się zrobił. I ten pan przeszedł i tak machnął ręką, a ta pani coś krzyczała i... No rzeczywiście było, że jakaś pani coś krzyczała, że ktoś machnął ręką no, ale co innego jest oglądać, zarejestrować rzeczywistość takim tempem narzędziem, jakim jest kamera i mikrofon, a co innego jest własnym okiem, uchem słuchać. O, się okazało, że jak ja sobie siedzę na balkonie i słucham, to wyobraźnia mi podpada początek tej historii, jakiś ewentualny ciąg dalszy i że to fajne jest na opowiadanie, na literaturę, a propos festiwalu właśnie literatury, bo sobie pisarz może coś dopowiedzieć nawet z takich strzępów. Wiem, że tak Karet pracuje, przynajmniej tak uczy pisarzy, że jak to pisać. On mówi, nie wiecie jak pisać? To jest bardzo proste. Idźcie do kawiarni i podsłuchajcie, co mówią ludzie. Tam tyle historii. Tam jest dużo historii. No ale krótko mówiąc, ten świat taki odbity 1:1 dzięki kamerze i mikrofonowi, bez interwencji reżyserskiej był po prostu kompletnie nudny, na nic. No i zrozumiałem, że nie mogę dłużej już tu kiełznać swojego temperamentu też i że muszę się wychylić z tego balkonu, pojawić, pokazać, ujawnić, że jest kamera i że jest mikrofon i, no i po prostu zatrzymać ludzi, mówiąc stop, proszę się zatrzymać, ja robię film. Będziemy teraz rozmawiać, no niestety. I to, co jest ważne, jeśli ktoś do takiego do twojego balkonu podchodził i okazało się, że widzi Pawła Łozińskiego, tego reżysera, to rozmowa... Rzadkie przypadki to były na szczęście, bo ja nie jestem żadnym celebrytą w ogóle, natomiast jestem reżyserem filmów dokumentalnych, który sobie prawdę cenię sobie prywatność dosyć, a dwa, że to nie jest w ogóle świat celebry, nie? Tak naprawdę. Fabularzyści, tak, aktorzy, no to już zwłaszcza. A ja byłem sąsiadem. Po prostu sąsiadem. I to jest idealna sytuacja, nie? Że jest jakiś dziwny sąsiad, no podobno robi jakieś filmy, chyba, nie wiemy. No, a teraz próbuję zrobić film z balkonu. No i podchodzili ludzie, mówię, co pan tu robi? Ja mówię, no film. No film. Ja mówię, no tak. Mówię, dla kogo ten film? Po co ten film? Dla ludzi. No, dla ludzi. Gdzie to pan będzie pokazywał? Ja mówię, no nie wiem, by pan może w telewizji? W telewizji. Pan to pokaże? No, to na YouTube może pan to wrzucić. Ja mówię, nie, to pan wolałbym? Nie, no. W kinie. Dobra, ja panu życzę powodzenia. Na razie. No i to jest oczywiście była dla mnie idealna sytuacja, bo chciałbym, żeby ze mną rozmawiali jak człowiek z człowiekiem, a nie jak człowiek z reżyserem. Wiem, to jest inna zupełnie historia, bo jak człowiek rozmawia z człowiekiem, to mówi człowiekowi, co chce powiedzieć, jak dobrze pójdzie i jakoś buduje się też szczerość, a jak człowiek rozmawia z reżyserem, no to próbuje jakoś się do tego... Sztywnia się strasznie. No sztywnia, próbuje się jakoś przygotować, wypaść dobrze. To w ogóle nie chodzi o wypaść dobrze, tym bardziej, że ja mówiłem, słuchajcie, że to jest taka sytuacja, że próbuję kręcić film. Czy mi wyjdzie, to nie wiem. I mówię prawdę. No, ale macie szansę, żeby za pomocą mojej kamery, która tu jest i tego mikrofonu, coś o sobie, o innym ludziom opowiedzieć, innym ludziom, tym, którzy was będą po tym na ekranie oglądać. No i to ich bardzo otwierało. Mhm. Właśnie, bo generalnie jest tak, że bardzo często w kontekście twojego filmu jest przytaczane to określenie świecki konfesjonał. Czułeś, że takie miejsce stworzyłeś, że ludzie się nagle otwierają, dzielą się tak mocniej? Widzieliśmy 80, powiedzmy mniej więcej, takich spotkań, ale tam było ich znacznie więcej. No wiesz, w ogóle na początku, już tak, żeby poważnie tu opowiedzieć całą historię, to było tak, że ja nie wiedziałem, czy to się uda, żeby z ludźmi poważnie, głęboko w biegu na ulicy, na środku ulicy gdzieś porozmawiać. Na ogół robię filmy w taki sposób, że szukam jakiejś intymności, często są to wnętrza, a to gabinet terapeuty, a to szpital onkologiczny, a to samochód, kamper, do którego zapraszam mojego tatę, ale to są wszystko intymne wnętrza, pomieszczenia, kamera blisko, pokazuje twarze właśnie w zbliżeniach, a tutaj sobie myślę, no odległość 5 metrów, ulica, inni ludzie, oni mnie ledwo widzą, ja ich troszkę lepiej, bo patrzę przez obiektyw kamery. No i czy ten rodzaj braku intymności nie spowoduje, że rozmowy będą płytsze? Bałem się tego, więc postanowiłem sprawdzić. Ja nigdy nie zaczynam filmu, dopóki nie sprawdzę, czy pomysł, wiesz, działa. Więc wystawiłem tę kamerę, pobyłem tam jakiś czas, kilka dni, czy nawet kilka tygodni i dopiero jak się przekonałem o tym, że paradoksalnie to działa, że to nie przeszkadza ani ta odległość, ani
ani ten uliczne otoczenie, że jak jest człowiek z człowiekiem się spotka, to chce pogadać, to wtedy pomyślałem, no tak, to trzeba teraz napisać scenariusz, zdobyć pieniądze na film i tak dalej, i tak dalej. Ale zawsze w tej kolejności próbuję robić. A jakie było pytanie? Fajne było. Ten świecki konfesjonał. Świecki konfesjonał. No właśnie ktoś z tych moich bohaterów, ten taki śmieszny sąsiad, przyszedł na piwo mnie zaprosić w ogóle. Ta scena miała trochę inny kształt, bardzo długo zresztą. On tak drobniaki, tak w kieszeni podrzuca, chodź na piwo, Paweł, chodź. W pewnym momencie mnie straszył, mówił, oj, słuchaj, bo ja tam wejdę do ciebie i ściągnę cię z tego balkonu. Mówię, z tego też jestem słynny. Ja mówię, nie, Krzysiek, to już się boję, to lepiej nie. No nie poszedłem na to piwo. Dla zasady też jednak, no bo też przestrzegałem BHP w pracy, nie chodzi o alkohol, tylko chodzi o to, że no, to są moi znajomi spod balkonu, a nie kumple, z którymi ja się potem będę kolegował. A ta sytuacja w ogóle odwrotna, no bo to w swoich filmach bardzo często też zadajesz, to ty pytania zadajesz, to ty się kierujesz kamerę, a tutaj są te przypadki, kiedy oni sobie zadają pytania. Rozmawiałem z tą, jak się no czułeś jako taki bohater? Wiesz, bardzo na to liczyłem, że to będzie relacja zwrotna, a nie tylko, że ja ich cisnę, a oni muszą opowiadać. To, że się zbuduje relacja, czyli no, jesteśmy na tych samych prawach. Oni też mogą zapytać. A konfesjonał świecki? No tak śmiałem się oczywiście, że rodzaj konfesjonału, ale wypracowałem to sobie. To znaczy, gdybym tam stał krótko i albo jakoś tak przelotnie, to by się to nie udało. Tylko ponieważ oni widzieli, że ja jestem no, prawie codziennie i się już przyzwyczaili do widoku tego dziwnego faceta na balkonie, coś tam robi. Teraz te kamery są małe, mikrofon trochę większy, ale to ogólnie wygląda niepoważnie. Jeden człowiek bez żadnej ekipy. Co to może być za film? Film się ludziom kojarzy z ekipą, światłem, nie? Ruchem, gwarem, zgiełkiem. Telewizja pokazuje ekipy filmowe, tak działa. Ja byłem jakimś takim amatorem na balkonie i bardzo mi się ta sytuacja właśnie podobała. A konfesje, ja bardzo liczyłem na to oczywiście. No to rozwinę. A żeby było śmieszniej, to miałem taką scenę w filmie, gdzie pan rozmawiał z panią. No pod samym balkonem, tam troszkę dalej, tak plecami byli odwróceni. No i oczywiście kręcę ich. Tam troszkę podsłuchuję mikrofonem, a już nie mam zasięgu. Nie wiem, o czym oni za bardzo rozmawiają, ale tak, no tak, intymna rozmowa taka szeptana, wiesz. Znajomych chyba, na pewno nie była para. Tak oceniłem ich wstępnie i się potem okazało, że miałem rację. No i na końcu widzę, że tu pan robi znak krzyża, a pani też robi znak krzyża i tak dyga. I w tym momencie ja się odzywam, dzień dobry, bo ja tu robię film. On się odwraca przerażony, mówi, o nie, a to pan nie może tego użyć. Ja mówię, ale czemu nie? No bo to była spowiedź, a mi nie wolno spowiadać na ulicy. To było jeszcze w czasach prepandemicznych, bo potem już te przepisy chyba Kościół jakoś złagodził w tej sprawie, że można było też przed Kościołami spowiadać, tak. No ale była taka potrzeba, piękna scena zresztą, ale pomyślałem, no... A co w tym jest? Właśnie tylko puenta, że pan nie może, a ja to jednak daję do filmu. Pewnie bym go przekonał. Miałem jego numer telefonu do wszystkich, brałem numery telefonów czy maile. Pewnie bym go przekonał, żeby się zgodził, no ale... Więc czasami pod moim konfesjonałem też był drugi konfesjonał. Czy to odwrócona sytuacja, że to tobie zadają pytania, czy po tym doświadczeniu i po całym filmie jakiś zbudowany, bogatszy wyszedłeś, czy coś to tobie dało, czy dzięki tym rozmowom ten horyzont jeszcze bardziej się rozwinął? Jakie te spotkania były dla ciebie? Ja strasznie dużo prezentów od ludzi dostałem. Od tych moich właśnie bohaterów. Fizycznych czy słownych? Fizycznych też. Dostałem domek z zapałek od jednego pana, od pewnej pani dostałem taką dziwną małpkę w wiaderku, jakiś taki obiekt sztuki chyba. To parę papierosów wysępiłem od ludzi. Na ogół nie palę, ale jak tak nie jadłem obiadu czy coś. Widziałem, że ktoś przychodzi i pali papierosa, to zapytałem, czy mógłby jednego rzucić. To się udawało. Ale dostałem, tak na poważnie mówiąc, takie prezenty ludzkie, no takie jak zaufanie, takie jak znajomość, jakieś rodzaj bliskości, to, że mi w ogóle powierzali te swoje historie, że chcieli mi je dać. No i dostawałem taki bardzo potrzebny ludziom taki socjal codzienny. No, miałem
okazję z 25, 30 osobami czasem porozmawiać jednego dnia. Ciężko mi było w ogóle ten eksperyment zakończyć filmowy. Tak wygaszałem go trochę jak taki uzależniony od tych rozmów człowiek, że tak nie mogę tak przestać z dnia na dzień, nagle zamknąć balkon i już nie wychodzę. To będę tylko 3 razy w tygodniu, 2, potem 1, potem może tak raz w miesiącu jeszcze się wystawię, żeby... Tak, i oni też się do mnie przyzwyczaili, pytali, no ale gdzie pan jest? No, no ja już skończyłem, już teraz montujemy film. To już potem do zobaczenia w kinie. Ale piękny prezent od ludzi dostałem. I też przemogłem jakoś taki rodzaj, na jakiś czas przynajmniej, takiej nieśmiałości, który przecież każdy człowiek sobie ma w kontakcie z innymi ludźmi, bo tak w sumie nie jest łatwo tak się przemóc i zaczepiać i tak. Musiałem też się czasem zmusić do tego. Albo jak szedł ktoś taki, kto mi szczególnie jakoś nie odpowiadał, sobie myślałem, a właśnie dlatego z nim musisz porozmawiać, bo to się może czegoś dowiesz właśnie. A to ludzie się okazywali kompletnie innymi ludźmi niż na pierwszy rzut oka mój wiesz, ja ich etykietkowałem. No myślę sobie, a ktoś idzie taki mało ciekawy tu i też tak słabo wygląda, a potem się zatrzymywałem, nagle się okazało, że jakaś głębia w tym człowieku ogromna i super kontakt. Także wiele dostałem prezentów i do dzisiaj dostaję, bo no, eksperyment, bo to był w ogóle eksperyment taki no, filmowy, ale też społeczny, bo cała dzielnica zaczęła tym żyć. I pytali, a byłaś już u tego faceta pod kamerą? No nie, a ty, no ja byłem. No i co? No, dobra, nie gryzie, możesz iść, może nie ma problemu. Nawet sam podsłuchałem tę rozmowę gdzieś w sklepie, kompletnie inkognito. Dwóch pań właśnie o tym dziwaku, co tam stoi na balkonie. Ale rozmowa się stała jakoś bardziej popularna u nas na Saskiej Kępie, może dzięki temu filmowi. I mam poczucie, że ten eksperyment tak zakiełkował i trwa do dziś. No na pewno jest tak, że jak się sobie wiesz, idę na spacer prywatnie z psem do parku, to już wszystkich, prawie wszystkich kojarzę z widzenia. Ale nawet jak nie kojarzę, na wszelki wypadek mówię dzień dobry, żeby nie było, że mu odbiło, tak? Zrobił film, zdobył nagrodę i teraz już z ludźmi nie witam. Na wszelki wypadek już wszystkim kiwam głową. Dzień dobry, bardzo się złości na mnie żona. Otóż nie można już spokojnie wyjść gdzieś na się przejść, tylko to wszystko się przeradza zawsze w jakieś spotkania i w rozmowy i no dużo czasu to zajmuje. I no i taki powrót troszkę do przeszłości, bo starsi ludzie, bohaterowie mi opowiadali, że to tak kiedyś tak to Saska Kępa wyglądała. Może w ogóle kiedyś ten świat wyglądał, że ludzie jednak mniej pędzili, więcej mieli czasu dla siebie, żeby zatrzymać się na moment, chociaż pogadać. Tak, czasem jeszcze się czułem jak taka pani gdzieś, albo pan ze Śląska, co na poduszce na parterze, gdzieś w oknie tak nawisa i obserwuje świat i taki ciekawy tego różnych ploteczek z dzielnicy, co tu się wydarzyło. Trzeba mieć taką wewnętrzną odwagę, żeby właśnie zagadać generalnie w pociągach czy w innych miejscach i to jest tak, że rzeczywiście to nie jest wcale łatwe. Znam ludzi, którzy radzą sobie z tym, ale znam większość, którzy mają z tym problem. Jak jest z państwem? I teraz oddajemy głos naszej publiczności szanownej, bo jeśli macie jakieś pytanie, to pan Paweł jest do państwa dyspozycji. Możecie się podzielić swoimi wrażeniami z filmu, o jego ocenę pewnie, zapewne. Każde pytania są dobre. Nie ma. Bardzo proszę. Jest. Nie ma złych pytań. Ja to zawsze pierwsza jestem. Wspaniale. Dziękuję za bardzo dobry dźwięk w tym filmie, bo to jest jeden z nielicznych filmów polskich, w którym naprawdę dźwięk dziękuję jest fantastyczny, naprawdę. Słychać dialogi. Ale jak słychać? Naprawdę, nie trzeba... To ale... najpierw ja, ale potem Franek Kozłowski, fantastyczny naprawdę dźwiękowiec, fantastyczny zgrał dźwięk. Ten film. Pięknie. Ja byłam tak sceptyczna na początku tego filmu, sobie myślę, no dobra, no co tam ci ludzie powiedzą. Natomiast bardzo mnie zdziwiło, bardzo mnie zdziwiła głębia niektórych wypowiedzi. No, konstrukcja filmu fajna, ale mam takie pytanie, bo film jest w ogóle strasznie fajny i strasznie mi się podobał. No, można się pośmiać, ale właściwie to tak trochę smutno, bo tych ludzi gryzą różne sprawy, boją się śmierci, samotności, ktoś odszedł, wiadomo, tak. Ale zaskoczyło mnie kilka osób, bo ja miałam takie wrażenie, że chwilami, że właściwie to oni mówią tekstem napisanym, tak dobrze mówią. Więc moje pytanie, wie pan o co mi chodzi, więc moje pytanie jest takie,
bo pan już trochę nawiązał do tego, czy to są te osoby, które gdzieś tam po tej dzielnicy łaziły, dowiedziały się, no nam taki facet na balkonie tego, no to może pójdziemy, czy to po prostu tak ci ludzie jakoś tak spontanicznie, tacy piękni, mądrzy, bo tam się pojawiło kilka osób takich prawdziwych, głębokich, pięknych ludzi po prostu. Czy, no bo aż trudno uwierzyć, że oni tacy mądrzy sami z siebie są, naprawdę, no nie wiem, miałam takie wrażenie. No myślę, że są tacy sami z siebie, nawet jeśli o tym nie wiedzą, ale też byłem zaskoczony, że można na przykład zatrzymać pana i w ciągu pod balkonem i w ciągu półtorej minuty dowiedzieć się nie tylko, że nazywa się Piotr, ale że też jest niepijącym alkoholikiem i że ten świat pięknie wygląda, że całe życie żył w tej mgle, która była alkoholem, a teraz próbuje ten świat na nowo smakować, jak on mówi ładnie. To był pan zaczepiony zupełnie przypadkiem. Nie castingowałem żadnych bohaterów. Łapałem tylko... Rozumiem. Łapałem tylko życie tak jak leci, bo znałem, że no, mogę wykonać parę telefonów do moich znajomych, ale po co? Jak rzeka życia jest tak wspaniała i szeroka i głęboka pod tym balkonem, żeby tylko czekać jak wędkarz na rybach, zarzucać tę wędkę tego mikrofonu i czekać kto podejdzie. No właśnie pan Piotr na przykład, który chodził nieopodal na ulicę Katowicką na psychoterapię grupową, stąd ta jego też otwartość w rozmowie o swojej chorobie alkoholowej. Pewnie gdyby tam nie chodził, to by tej otwartości nie miał i ze mną by nie zagadał, ale ja no, nie mogłem uwierzyć, że, znaczy w pewnym momencie już mogłem, bo to już zaczęło funkcjonować, już nie byłem za każdym razem tak zdziwiony, ale pamiętam pierwszy raz, kiedy ktoś mi coś powiedział o sobie tak niezwykle intymnego, to myślałem, no nie wierzę. Nie wierzę, że to się naprawdę dzieje, ale dzieje się, bo ludzie mają potrzebę bycia zobaczonym, bycia wysłuchanym, bycia dostrzeżonym. Jak się trafi rozmówca, słuchacz, właściwie taki, co zada 2-3 pytania, a potem się wycofa i tyle będzie słuchał, to nie mówią. A być może te teksty mają przygotowane już w głowie, bo bardzo by chcieli komuś je gdzieś kiedyś jakoś powiedzieć, ale nie mają okazji. A może tam, gdzie powinniśmy być najbardziej wysłuchiwani, gdzieś wśród swoich bliskich czy w domach, no to może właśnie tam to nie wychodzi za bardzo nam dobrze, więc to trochę jak z nieznajomymi w pociągu właśnie się rozmawia, nie? To dać pytanie i a on odpowie, czy ona, albo samemu się opowie historię, bo już się nigdy więcej nie zobaczymy. Trochę na tej samej zasadzie, w takim gdzieś biegu przez życie, zatrzymanie na chwilkę, powiedzenie parę słów obcemu i jak ta pani, która mówi, że umarł ktoś bliski, a zarazem daleki, ktoś, kto... No to był dobry dialog. Ona cały czas nie chciała powiedzieć na wprost, a z drugiej strony miała odwagę w ogóle mówić o tym, że można się tutaj w tym kraju cieszyć z tego, że odejdzie ktoś bliski, typu mąż. No i można być zadowolonym, mimo że śmierć człowieka to przecież wdowa powinna być nieszczęśliwa, opłakiwać, a ona nagle mówi, a ja odzyskałem życie, jestem szczęśliwa. No więc odwaga wielka. Ta pani, potem przy okazji podpisywania zgód, to się dowiedziałem, że ona jest nauczycielką w szkole po prostu, stąd może dykcja taka. W ogóle bardzo dobrą dykcję, właśnie też zwróciłam na to uwagę, że ja tu mogę... No, to nie braliśmy, bo nie było słychać. Ale no właśnie też bardzo zwróciłam na to uwagę, że pana rozmówcy mieli nadzwyczaj dobrą dykcję. Być może jest to kwestia dzielnicy i składu społecznego mieszkańców, ale żeby... oni mówili dobrze. No dobrze, bo znaczy ci to mówili źle, wypadli. Właśnie. Tak, zresztą teraz 700 przeszło pierwszą. Tak, 80. 80 z dykcją. Ja się bałem tej dzielnicy, bo wiecie, Saska Kępa jest uważana za taką dzielnicę elegancką, kulturalną, troszkę dwupiętrowe wille, przedwojenne, starodrzew i ten. Ja w ogóle nie jestem z Saskiej Kępy, ja jestem z Mokotowa, to bardziej robotnicza dzielnia. Byłem tam importowany właśnie 20 tam kilka lat temu, jak mówię jednemu z bohaterów na początku. I tak naprawdę po tych 20 paru latach to nie znałem swoich sąsiadów. Kiedy zaczynałem film, znałem panią Jadwigę, to panią Zosię znałem oczywiście jako dozorczynię, moją żonę oczywiście i córkę. I drugą córkę, której wycięliśmy z filmu niestety, ale no, też znałem. I psa Lolitę znałem.
a cała reszta ludzi po prostu podeszła i to były pierwsze spotkania. To co, znaczy nie każde ze spotkań, które widzicie w filmie, jest pierwszym naszym spotkaniem, ale reszta to są nieznajomi. Nawet nie znałem tej Angeli, która tańczy, śpiewa i baczatę i w ogóle, i ja tu jeszcze mówię, ja tu jeszcze wrócę. No i wracała wielokrotnie razy. Czy pan właśnie wyrzucił te wypowiedzi, których, no musiały się znaleźć jakieś przekleństwa, bo hej, czy Saska Kępa to znaczy, że nie. Tak. Nie przypominam sobie ani przekleństw, ani też agresji sobie nie przypominam, żeby ktoś chciał rzucić kamienie we mnie, czy innym przedmiotem. Bo... Rzeczywiście wiele tych wypowiedzi tak jest innych od tego, co się słyszy na co dzień. No, wielu ludzi nie umie inaczej mówić niż używając... No to niektórzy tak, a niektórzy tak. Ja nie miałem też... miałem troszkę wulgarności tam, ale... Tam raz chyba jakieś słowo badał, bardzo zresztą... W kontekście odpowiednim do sytuacji, tak, ale nie właśnie ani agresji, ani jakiś no, pewnie coś było, już nawet nie pamiętam, ale po prostu nie braliśmy pod uwagę, no bo wchodziły tylko rozmowy i wchodziły postacie, które były naprawdę najlepsze. No, takie, które się zapamięta potem, takie, które mówią coś istotnego. Nadużywają czasami, to nie są tacy agresywni. I jakby to się mogło wydawać, to co pani mówi. Nie, kamera powoduje, mi się wydaje, że to jest prawda. Bardziej łagodni liczą się z tym, że ktoś to będzie słyszał. Tak, no więc niektórzy uważali, niektórzy się ze mną targowali, było dwóch takich maneli, co chciało. Mówię do mnie, że mogę możemy wystąpić, a już szmergnij pięć dych na dół. A ja miałem tego zasady, że nie płacę moim bohaterom w ten sposób. To trochę też flaszkę zrzuciłem, nie mam. I troszkę może jeszcze nawiążę do pytania pani. Czym pan się generalnie kierował przy doborze postaci tych końcowych, bo było parę set, a w sumie było około 80? Bo mi tutaj trochę zabrakło, takie odnoszę wrażenie, jakby pan, przepraszam za wyrażenie, takich tych ludzi bardzo prostych, codziennych dobierał, albo nie widzę tutaj takich... No, nie wiem. Kogo panu brakuje na przykład? Może nie w ten sposób, bo ja wiem, że najbardziej chętni do rozmowy są ludzie przeciętni, bo już taki powiedzmy ktoś z wyższej półki, przepraszam za określenie, raczej unika tego typu rozmów. Ja też mam takie spostrzeżenia, że właśnie tacy ludzie, którzy sobie uważają się za mądrych i inteligentnych i elokwentnych jeszcze do tego, to się pięknie, ja miałem takie, że pięknie się wypowiadali do filmu, tylko okrągłe zdania, tylko zawartość emocjonalna zero, nie? Puste w środku, więc bo pan pyta, czym się kierowałem, no przede wszystkim emocjami się kierowałem, no że to musiało być dla mnie w jakiś sposób poruszające, albo takie wypowiedź, czy piosenka, że miałem ciarki na plecach, albo takie, że mnie strasznie rozśmieszyła, albo że się przejąłem kimś i wzruszyłem, tak jak tym Robertem, chłopakiem z więzienia, który wyszedł, albo... No on świetny chłopak. Wracał jeszcze teraz na przykład? Jakoś wiemy coś z nim dalej? Wiemy, bo ja z każdym człowiekiem podpisałem umowę, z każdym bohaterem i jego spotkałem rok chyba po nakręceniu tej sceny, która była rzeczywiście ostatnią sceną. Ta nocna, zimowa scena, kiedy on naprawdę robi spowiedź swojego życia całą do kamery. Jak się z nim spotkałem, to już był w lepszej formie, już nawet posiadał numer telefonu, miał komórkę i pokazywał mi zdjęcia, że na dowód, że żona go przyjęła z powrotem do domu, że mieszka, że tu pokazywał mi swoje dzieci, ma dwójkę dorosłych dzieci już i że wyremontował łazienkę, no bo w końcu skończył kurs na glazurnika w więzieniu i że ma psa. On strasznie mnie zazdrościł naszej lolitki, naszej pitbulki i no i że ma to co ja mam. Tego mi zazdrościł, rodzinę i psa. No to jest stan na 2021 rok, teraz nie wiem. Ale no właśnie, to jest dobre pytanie, jakie jest kryterium wyboru materiału. No albo jest ciekawe, albo nie. Przede wszystkim, nie? Więc musiałem zapamiętać swoje pierwsze wrażenie, jakie miałem w czasie kręcenia, jako pierwszy widz tej sceny. No jak się wierciłem za kamerą, myślałem, że bym zapadł albo zjadł coś, to znaczy, że odklejałem się od dialogu z człowiekiem, no to znaczy, że raczej nie. Ale jak pamiętałem, że mnie przytrzymał, no to już jest szansa, że również przytrzyma widza.
To nie zawsze tak działa, że jak coś dla mnie dobre, to dla widza dobre, bo po drodze jeszcze są montażyści, którzy mi pomagali ten film zmontować i często się z nimi konfrontowałem. Ja uważałem, że coś jest wesołe i fajne, a oni uważali, że na przykład, że nie. Ja w ogóle miałem tendencję do tego, żeby dawać więcej historii smutnych, takich, bo lubię, takich lekka dojujących, a oni, młodzi chłopcy, oni są po 30, we dwóch pracowaliśmy. Znaczy oni we dwóch i ja jeden to w trójkę i oni mówili, weź Paweł, no coś daj takiego jednak, no, żeby było tak lżej troszkę, a nie takie same smętki, no. I przekonany, nie jestem bardzo wdzięczny za to, że to jednak powinna być komedia o ludziach, a nie dramat. No i żeby ludzie chcieli oglądać, to nie można im serwować po prostu cały czas jakichś bardzo smutnych rzeczy. Proszę bardzo. No już pan trochę odpowiedział na moje pytanie, bo ja chciałem się dowiedzieć, jak pan właśnie montował ten film, tak codziennie na przykład już na przykład te ciekawsze te osoby już pan na przykład wybierał, czy raz na tydzień, czy raz na miesiąc, jak to było to sito, że najpierw pan, pierwsze sito pana było, później montażystów, tak? To mnie ciekawi, ten właśnie, ta ilość godzin, ile to było w ogóle godzin tego nagrania i jak to właśnie wygląda ten montaż. A drugie jeszcze takie bo ja myślałem, że ta była inscenizowana jest jedna ta z tą książką, co tego pseudonaukowca, bo ona tak już idzie z tą książką, już no, tak właśnie mi się wydawało, że ona inscenizowana jest, ale już pan powiedział, że nic pan nie inscenizował, także no już też odpowiedział mi pan na to. To mi takie dziwne trochę się wydawało z tą książką, od razu zaskoczyła. To są dziwni czasem, tak, ale nie zagrałaby tego tak. Wie pan, z tym montażem to rzeczywiście był dużo roboty. Montowaliśmy w sumie rok ponad. Najpierw ja wybierałem tych, którzy wydawali mi się ciekawi, tych bohaterów. Potem usiadłem z chłopakami, właśnie z tymi montażystami. To jest taki duet Piasek i Wójcik, polecam. Montuję też czasem seriale, filmy fabularne i w ogóle fajni chłopcy do montażu oczywiście. I oni... My przechodziliśmy przez, znaczy tak, żeby iść w głąb właściwie tego całego tematu, to na ogół się montuje film w taki sposób, że się montuje tematami jakimiś. No, że ludzie przychodzą, mówią o miłości, potem mówią o rozwodzie, a potem mówią, nie wiem o czym, co jedli na śniadanie, a potem mówią o tym, że się boją śmierci, a potem coś. Na ogół się te tematy, żeby nie było ryzyka, że się powtarza w filmie ten temat jakiś, bo będzie potem nuda, bo widzę, to myślałem, że już o tym było, mówię, dlaczego teraz jeszcze raz. No i spróbowaliśmy ten film tak właśnie klasycznie, standardowo zmontować. I był nudny, bo się zrobiły takie bloki na temat, tak jakby sobie reżyser wybrał tego dnia, to przychodzą wszyscy na ten temat, od tego dnia na ten temat. A cała rzecz polegała na tym, żeby jakoś oddać tę ciekawość, która mnie tam na tym balkonie trzymała tyle czasu. Bo nie wiedziałem, kto za chwilę wejdzie w mój kadr, nie wiedziałem, kto się pojawi pod kamerą. Nie miałem pojęcia i chodziło o to, żeby taką niespodziankę też za każdym razem robić widzowi. Właśnie, więc jak zepsuliśmy cały materiał, montując tak, starając się go jakoś tak uczesać grzebyczkiem, żeby on tak nic tu nie wystawało, żeby wszystko tak przygładzić. No i to była fatalna strategia. Musieliśmy to rozwalić wszystko i zacząć budować od początku, że to niby jest taka randomowa kolejność, niby przypadkowa, ale oczywiście przypadkowa nie, bo ma konstrukcję dramaturgiczną. Na pewno chronologia nas tutaj też trzymała. No są pory roku, wiosna, lato, jesień, zima i znowu wiosna. No nie mogliśmy też tego jakoś zmienić, chociaż próbowałem. Pomyślałem, no niech to będzie taki film pod tytułem Patchwork. Taki patchwork, no, że te kolory, które do siebie nie pasują, wszystko niby takie przypadkowe i kompletnie odjechane. I zaczęliśmy tak montować, że po zimie jest lato, a potem jest znowu jesień, a potem wiosna, a potem zima i potem... No i po prostu taki chaos, bo jednak umysł ludzki potrzebuje porządku. Potrzebuje cały czas, na każdej sklejce między ujęciami potrzebuje zrozumieć, no dobrze, ale to teraz o czym jest, gdzie jestem i po co się mi tę historię opowiada na każdej sklejce. Więc jak zrobiliśmy taką próbę takiego chaosu, to się okazało, że już po 5 minutach chwili zastanawiałem się, ile ten facet stoi na tym balkonie, jak już były 3 zimy, nie? No to, że to jednak się czyta jako upływ czasu, a nie, że subiektywne ułożenie materiału.
No więc z jednej strony zrobiliśmy poboczne, to znaczy chronologii nie zaburzaliśmy, musiały iść zgodnie z ruchem Ziemi wokół Słońca. Natomiast jeśli chodzi o tematy, to już nie. No w związku z tym miałem na przykład bardzo fajne rozmowy takie o związkach, o miłości, nagrane zimą i nocą, co mi bardzo się podobało, i w śniegu, takie z klimatem, dwie dobre rozmowy, ale wypadły, no bo temat miłości już był wcześniej, już był latem poruszony, to już byłoby po prostu powtórka. Więc miałem bardzo rzadki przypadek filmu, w którym naprawdę miałem strasznie dużo, to się nazywa odrzut, takie coś, co nie trafia do filmu, miałem strasznie dużo dobrej jakości odrzutów. A ja byłem dużo trochę tych rzeczy odrzuconych. Czy to jest tak, że... No, dlatego nie oglądam filmu już, bo za każdym razem mam nowe pomysły montażowe, sobie myślę, ale przecież jeszcze był taki pan, który spał na przykład w samochodzie pod moim balkonem. I nie ten, którego żona wyrzuciła, tylko jeszcze inny. Ale słuchajcie, on mieszkał w samochodzie Volkswagen Polo, takim małym, przez tydzień. Na początku jak podjechał i zaparkował przypadkiem centralnie pod moim balkonem, byłem szczęśliwy. Rano go budziłem, dzień dobry, ja tu robię film, proszę, jak pan coś o sobie powie. No i on się budził, coś tam próbował powiedzieć, no dosyć szybko się kapnąłem, że on jest psychicznie zaburzony. I w związku z tym no nie bardzo się nadaje na bohatera, no ale nie przeszkadzało mu mieszkać w tym miejscu przez tydzień. Ja już go błagałem, mówiłem, no nie wiem, no wie pan co, no jakby pan był jednak, panie Andrzeju, pan był uprzejmy jednak odjechać już. Mówiłem, panie, akumulator mi padł, ja nie mogę, wyjąłem kabelki w samochodzie, zaoferowałem się, ja panu odpalę. I po tygodniu sobie, nie, Marek miał na imię, Marek, pochodził z Kozienic. Pracował ciężko w Norwegii, fizycznie, całe życie i tam mu się coś chyba stało takiego, że no, popadł w kryzys psychiczny. Te materiały, to znaczy, że te materiały, których nie widzieliśmy, one już zawsze zostaną tylko gdzieś na twoich dyskach twardych i nie ujrzymy światła dziennego? Czy... Wiesz co, ja miałem taki pomysł, żeby z tego, co nie weszło do filmu, zrobić taki rodzaj portretu. No, Polaków to może za dużo, ale no, Sasko Kępian czy jakieś kawałka Warszawy i żeby to zmagazynować gdzieś typu Muzeum Sztuki Nowoczesnej i żeby każdy mógł sobie nacisnąć guziczek, każdy kto przychodzi do muzeum obejrzeć i odsłuchać jakieś fragmenty. Tylko, że to by wymagało od nas tak naprawdę uzyskania nie 80 zgód, tylko kilku tysięcy zgód. Nie mam pomysłu jak to zrobić. Ale część z tych rozmów jest, uważam, że jest absolutnie super ciekawa. No bo nawet jeśli one nie są ciekawe same w sobie, jak takie, że każdy ma jakąś wystrzałą puentę, no ale są tak choćby socjologicznie ciekawe. Żal mi tych materiałów bardzo, bo no, dobre są. No kurczę, fajny film w ogóle. Niektórych z tych postaci już z nami nie ma. To też było, te ramki oznaczały, że odeszli. Niektóre postacie, bohaterowie? No tak, no odeszła pani, ale Zofia, ale na szczęście nie ta Zofia, która sprząta, nie pani Zofia dozorczyni, tylko ta pani, która bardzo źle słyszy. Ale ona bardzo na początku. Często, co... Pani Jadwiga, jeszcze jak film był skończony, pani Jadwiga jeszcze żyła. Nawet ją próbowałem zaciągnąć na takie pokazy z publicznością, które miałem w Warszawie, ale już była nie w formie. No i umarła w sierpniu zeszłego roku. Także nie ma pani Jadwigi. Nie ma, no parę osób już nie ma. No. To kolejna wartość tego filmu, że właśnie jest możliwość jakby zapamiętania ich. To jest też... No to jest taka podstawowa chyba w ogóle... Rola kina? Dokumentalnego. No taki jeden z pierwszych pomysłów, dla którego ktoś kamerę skonstruował i włożył do niego taśmę, żeby zapisać czas, tak, bo on odchodzi. I trochę też miałem taki właściwie pomysł na uzaranie tego projektu, bo sobie pomyślałem, że to troszkę tak będzie jak u braci Lumière, że stoi kamera gdzieś w jakimś miejscu, u nich przed fabryką czy na dworcu kolejowym, a u mnie z balkonu wystawiona, no i rejestruje ludzi, którzy się do niej zbliżają, na nią nachodzą. Pomyślałem, to wracamy do takiej poczucia, że wracam do początku kina w ogóle. No, oczywiście to kino. Tam to było nieme, to jest dźwiękowe, ale tak ideologicznie, czy to tak. Mhm. A w ogóle taki miałem pomysł, który był
bo z jednej strony ten film mi wpadł przez przypadek z tego, że oglądałem, czy podglądałem świat i słuchałem, czy podsłuchiwałem moich przechodzących pod balkonem sąsiadów, ale też z takiego założenia teoretycznego, które brzmiało, no, że tyle lat już jak gonię za różnymi bohaterami w różnych miejscach Polski i nie tylko, że może czas te role zamienić, nie? Że ja się zatrzymam, a świat do mnie przyjdzie. Ale zaraz. Ty bardzo często opisywałeś świat dookoła siebie. Pani z Ukrainy. No ale nie w sposób taki, że teraz czekam, aż świat mi wejdzie w kadr. Byłem w tym samym mieszkaniu, już który kręciłem film, to prawda. Ale to był jeden, a resztę robiłem. Rozumiesz, co chodzi, że tak. No, to było pytanie, czy to się uda zrobić. Czy rzeczywiście, jeśli zamienimy te osie, to znaczy nie kamera biega i szuka człowieka, tylko kamera stoi, a człowiek biega, czy to będzie razem równało się temu, że powstanie z tego film? Jak się przekonaliśmy, powstał film i to bardzo, bardzo przez cały świat lubiany. A wiesz, ja dzisiaj wpisałem do Google'a takie sformułowania. Jedno się nazywało Paweł Łoziński i dodałem do tego film balkonowy. I wiesz, jakie najczęściej tam wyskakują pytania? Pytałem najczęściej do ciebie tam, gdzie był nagrywany ten film i gdzie mieszkasz? To jedno. A drugie, czy ludzie ciągle przychodzą pod wasz balkon? No tak. No to teraz powiedz, jak to jest? Ludzie ciągle przychodzą pod nasz balkon, chociaż on już jest zupełnie cywilnym balkonem, już zdemontowane są wszystkie filmowe gadżety z niego. Ale słyszałem, że jakaś pani ze Szczecina przyjechała. Opowiadała mi pani Zosia, nasza dozorczyni, że któregoś dnia rano na ulicy zaczepiła jakaś pani, że specjalnie ze Szczecina przyjechała zobaczyć, że ten film był kręcony. I zrobiła sobie z nią selfie z panią Zosią i potem zapytała, czy to ten balkon. Pani Zosia potwierdziła, zaprowadziła ją pod nasz dom i ona sobie zrobiła też selfie z tym balkonem. Ale wiem, że to brzmi jak przesada, ale i za każdym razem też jestem zdziwiony, jak słyszę to, ale tak było, no. Latem czasem, jak on otwarte okno, to wołają ludzie. Panie Łoziński, to tu był ten film kręcony, albo zatrzymują się i tak tu coś rozmawiają. Albo czasem tak patrzę przez okno i widzę, że ludzie tak idą pod tym balkonem i tak machinalnie podnoszą głowę do góry z takiego nawyku, że tu, no kiedyś tu było kręcone coś. Albo niefortunnie w fragmencie filmu po prostu to skrzyżowanie z nazwami ulic się pojawiło. No pojawiło się i nawet byliśmy otagowani na Google jako miejsce kultury, że tu powstał film balkonowy, ale zaraz zgłosiliśmy sprzeciw w tej sprawie, że jednak bez przesady. Nie, no fajnie. Ale takie prezenty pytałeś, co dostałem od ludzi. No to przyszedł kiedyś chłopak pod balkon właśnie, już po filmie, tak. No i wywołał mnie, żebym wyszedł, no i sobie gadaliśmy. Ja mówię, bo tam oglądałem z moją dziewczyną, obiecałem jej, że znajdę ten balkon, bo film nam się podoba, że znajdę balkon i zrobię sobie selfie z panem, czy można. Można, on na pierwszym planie, ja na balkonie. Pozdrowienia. I on mówi do mnie tak, mówi pan co, ja panu muszę coś powiedzieć. Ja mówię, no to zapraszam, ale nie mam kamery, tylko tak, będę ucho mi łowił. A mówi pan co, bo powiem panu szczerze, pan po prostu przywrócił mi wiarę w ludzi. No to sobie myślałem, no, ciekawa historia z jednej strony, dlaczego tę wiarę stracił i ten, ale z drugiej strony po prostu przyjąłem komplement i super, no. Mhm. Większego nigdy nie dostałem. 2,5 roku jesteś na balkonie. Jak na to rodzina reagowała? No, jak w filmie widać. Bo może nie wszystko wiemy. Co słychać u pani Agnieszki? Pani Agnieszka ma się dobrze, jest nadal moją żoną i była też współproducentką filmu, także ona występowała w kilku rolach, w roli śpieszącej się do pracy żony, która nie bardzo chce rozmawiać. I to zresztą jej postać, najtrudniej mi ją było namówić, bo ona po prostu nie lubi występować przed kamerą bardzo. Okropnie tego nie lubi. Podobnie jak moja córka, no więc ją złowić, bo czasami była tak okropnie złośliwa, że już wychodziła do pracy rano, żegnaliśmy się, ja mówię, ale zrób tak przejdź mi, tak, nie ma mowy. Porozmawiam, mówię, o czym będę z tobą rozmawiał, przecież całą rozmowę byliśmy tutaj już w kuchni, no to czy to będzie sztuczne, no i tak mnie disowała mnie tak. Ale oprócz tego bardzo oczywiście pomagała, i bo współproducentką filmu i na wielu poziomach, no. Nie, to był bardzo dziwny eksperyment, normalnie jak się kręci film, no to raczej nie od siebie z domu, tylko gdzieś i to nie trwa 2,5 roku, tylko krócej. Potem taki reżyser jedzie, wraca z materiałem, potem siada w montażowni, nie na rok, tylko na 3 miesiące jednak. I to się wszystko nie toczy w jednej przestrzeni, która się nagle robi
mieszały się role, nie wiadomo, czy to jest przestrzeń prywatna nasza, czy to jest przestrzeń już zawodowa, filmowa. Czasem było tak, że ja mogę kolację dokończyć, bo słyszałem, że charakterystyczne głosy idzie ten mój znajomy, ja muszę szybko kamerę wystawić i wiesz, byłem cały czas niby w domu, czujny, ale niby w domu, wiesz, fizycznie, ale duchem na balkonie cały czas. No. Dziwny eksperyment. To miało być założenia w ogóle filmu automatyczne o takim facecie, co robi film. No też trochę o tym zawodzie reżysera, no, który jest takim w sumie dziwacznym zawodem, zwłaszcza w filmach dokumentalnych. No. Ale uparłeś się, bo zostajesz w dokumencie. Jedną fabułę masz na swoim koncie. To jest kartka sprzed lat już, 96 rok. Tak. To jest. Nigdy nie wróciłeś do fabuł. No jak życie tak pięknie daje takich bohaterów, to dialogi, które bym nie wymyślił. Zostajesz przy dokumencie, a jednocześnie za często nas ostatnio nie rozpieszczasz. Przed filmem balkonowym nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham i kilka lat przerwy znowu było. To z czego wynika to? Bo ja bym chciał już na przykład nowy film twój zobaczyć wkrótce. No ja też. To może usiądziemy, bo to wymyślimy. Dajesz, no tutaj z Państwem na pewno może. To nie jest łatwe zrobić film, zwłaszcza jak się zrobiło już kilka, bo za każdym razem bym chciał zrobić coś tak, jakoś coś nowego, żeby się samemu nie nudzić przy tym. Nie, no bo oczywiście już mam pomysły, biorę kamerę, idę do parku i rozmawiam z ludźmi, już nawet zacząłem zdjęcia, że to tak, tam będzie fajnie w tym parku, no i pewnie byłby jakiś, nawet może najgorszy film. Jakbym zainwestował znowu 2 lata swojego życia, to pewnie bym coś tam wycisnął. Potem sobie myślę, no to jest przecież to samo. Że nie po to na tym balkonie stałem, żeby teraz iść do parku i znowu gadać z ludźmi, tylko z innej perspektywy. No, myślałem o tym, żeby zrobić film o pani Zosi, dozorczyni. No ale sobie myślę, no już jest o niej film, ona już jest w tym filmie, no co tu dłużej. Bo już takie robiłem filmy właśnie na podwórku, na Powiślu, taka historia, takie filmy siostry, takie łażenie z kamerą, dziennik z życia kilku bohaterów. No to już mam to zaliczone, no tak powoli tak sobie odhaczam, już mam coraz więcej zaliczone i coraz A tyle się dzieje, słuchaj. Nawet świat jest taki ciekawy, to takie zamieszanie, ciągle coś się zmienia. Teraz się zmieniło, nie wiem, czy słyszałeś, wybory były. Nie, się zmieniło, strasznie się dużo fajnych rzeczy dzieje. No, ale widzisz, właśnie rzecz polega na tym, że ciężko jest złapać zmiany tak jeden do jednego momencie, kiedy one się dzieją, złapać w filmie, filmowo, żeby to było uniwersalne i żeby ten film był trwały, bo dla mnie strasznie ważna jest termin przydatności do spożycia filmu, nie? Jak on będzie działał na ludzi przez pół roku czy przez rok, bo odnosi się do jakiegoś konkretnego wydarzenia, faktu, czy właśnie jakiejś politycznej przemiany, no to jest mało dla mnie. No ja bym chciał, żeby to robić filmy, które będą żyły długo po mnie jeszcze, jakby się dało, nie? I tak próbuję robić właśnie, czy szukać rzeczy, czy tematów, które są uniwersalne, tak? Takie gonienie za bieżącymi sprawami jakoś mnie ciekawi, trzeba mieć dobry pomysł na to. Jakiś, nie wiem jak. No tak, postawić kamerę na Marszu Niepodległości w Warszawie to... Każdy to robi. Tak, to robią. I nie ma z tego, jakoś nie ma filmów z tego. Ale to też jest ta rzeczywistość, ja myślę, że ta nasza rzeczywistość za komunizmu była nieopisana, ponieważ była cenzura i nie wolno było stawiać kamery w miejsca, które przeczyły oficjalnej ideologii, doktrynie. A teraz rzeczywistość jest nieopisana, nie wiem z jakiego powodu. No chyba z powodu tego, że niby każdy coś filmuje, kręci, rejestruje, ale tak naprawdę to się nie składa się tego w żadną całość. Mamy jakieś takie skrawki w swoich telefonach różnych wydarzeń. I co? A gdzie jest portret Polski? No. Ja się troszkę starałem oczywiście w tym balkonowym filmie, żeby to był film no, nie tylko oczywiście o dzielnicy, ale też trochę o Polsce, żeby było o ludziach w ogóle, ale też żeby było o Polakach. Jest tam kilka elementów takich, też politykę delikatnie, ale jednak LGBT, czy nawet w kontrze do chłopaków z Marszu Niepodległości, to jest fajnie zestawione. Nagle się podrywamy. No taki kawałek życia w Polsce tutaj. Ja miałem w czasie stania na balkonie, były 3 razy wybory prezydenckie, samorządowe i do Unii Europejskiej, do Parlamentu Europejskiego. I wiedziałem, że to nie wejdzie do filmu, ale z tak zwanego reporterskiego obowiązku wystawiałem kamerę i pytałem ludzi, co sobie myślą o Polsce dzisiaj, ewentualnie na kogo głosowali. No to nie mówili, ale przecież to jest cisza wyborcza, nie możemy mówić. No ale zanim ten film powstanie, to już będzie po ciszy.
I chociaż wiedziałem, że nie chcę polityki w filmie, bo to jest coś tak strasznie. No było dużo głosów za i przeciw, i z lewej, i z prawej, i ale sobie myślałem, że to jest taka bieżączka, to jest coś doraźnego. Jak ten film ma się ostać jeszcze parę lat, to nie mogę dawać takich cynków, że to się dzieje akurat tu i teraz. Okej, Ale tacy narodowcy, patrioci w cudzysłowie, ludzie z flagami krzyczący głośno, jak kochają ojczyznę, to przecież są w każdym kraju, no i w Niemczech, i w Ameryce, i wszędzie. No, myślałem, że to jest uniwersalne, no, to nie jest tylko nasza przypadłość. Tak jest. Proszę bardzo. Kto z Państwa jeszcze jakieś fajne przemyślenia? Bardzo proszę. Wi-Fi się nie wychyla. Bo jeszcze mam taką refleksję, że na początku wszyscy tak, a nie, nie, bo nie, bo... I tak właśnie tak ludzie się właśnie boją, nie wiem, czy się boją, że wyjdą na głupka, czy w ogóle, nie, na pewno pan się spotkał z tym dużo razy, że tak nie chcą, bo i dopiero później się jakby przekonują do tego. I drugie pytanie jeszcze, czy miał pan jakiegoś natręta takiego, który się pcha do kamery i nie dał panu spokoju? Bo na pewno takich był taki jeden, ale nie taki klasyczny natręt, że wariat czy coś, tylko był taki natręt, taki ojciec, który miał chyba urlop tacierzyński i z synem malutkim w wózeczku przychodził, bo nie ma z kim pogadać, nudził się na spacerze. No i tak popychał ten wózeczek pod mój balkon. No i to nie były bardzo ciekawe rozmowy, ale ja kulturalnie nie włączałem kamery, ale odbywałem z nim tę rozmowę, no bo byli tacy, którzy chcieli wystąpić. I to bardzo. Pierwsze pytanie, przepraszam. Pierwsze. Taka refleksja, że ludzie tacy są właśnie, że się boją ośmieszenia i nie, to dziwne, przeważnie, bo tu też było w tym filmie, że tak nie chcą, na początku nie chcą, a się właśnie jakoś przełamywali. No to tak jest też zmontowane, bo to nie zawsze jest... Ja miałem na przykład taką sekwencję zmontowaną, zebrane materiały, które w sumie razem miały gdzieś za 2 godziny i to była cała sekwencja takich odmów, że ludzie mówili nie, dziękuję, albo nie życzę sobie, albo proszę mi zawracać głowę, albo o. To mogę zrobić z punktu widzenia balkona taki film, że nikt nie chce o mnie rozmawiać. To jest bardzo subiektywny punkt widzenia w tym filmie tak naprawdę, to jest mój punkt widzenia na świat. Bo czasem ludzie mówią, nie, no Polska tak nie wygląda, Polska, Polacy są inni, no moim zdaniem tak wygląda też. No, bo media pokazują w takim troszeczkę skrzywionym wariancie, że i zawsze to są złe wiadomości na nasz temat, albo w ogóle złe wiadomości o świecie, że ktoś kogoś potrącił, zabił, albo obrabował, albo nie wiem co, zgwałcił, a kawałek prawdy o świecie tylko, a mój kawałek prawdy jest taki, jak go pokazałem. Więc może kolejny film to właśnie powinien być film tak pozytywnie pokazujący nasz świat, bo reklamówka. Reklamówka. Szukaj po prostu pozytywów. One też są, tylko mocno schowane. Ale ja zawsze szukam. Okej. Okay. Ja zawsze szukam. W ogóle to znaczy, to w ogóle nie warto sięgać po kamerę, no bo wiesz, pokazywać ludziom świat odbity w jakimś własnym krzywym zwierciadle, które mówi, ludzie są brzydcy i głupi, świat jest do niczego, to no po co brać kamerę do ręki i się wypowiadać, no to nie warto. Ja zawsze staram nadzieję jakąś dać na to, że jednak rozmowa jest po pierwsze możliwa, po drugie potrzebna i ważna ludziom i że spotkanie człowiek w człowiek, zwłaszcza w takich naszych dziwnych, cyfrowych czasach, takie analogowe spotkanie twarzą w twarz, ma ogromną wartość. I tego żaden ekran nam i kamera nam tego nie zastąpi. Bo generalnie nie odmawiasz, jeździsz, żeby spotykać się z publicznością i rozmawiać. No bo to działa fajnie, tak ładująco. A kto wie, może potkniesz się o jakiś temat na chodnikach Szczecina. No może tak być. Tak muszę się potykać może, po prostu zobaczę, wiesz, za dnia albo w nocy. Wiesz, to był taki oczywiście... Tak, metafora. Metafora taka tak. Moja, bo mamy proste chodniki właśnie. Widziałem, że jesteście dopiero remoncie. Jesteśmy z fantastycznym miastem pod tym względem. Patrzę na ten zestaw twoich filmów sprzed lat, to naprawdę fantastyczna sytuacja, debiut. Ja uważam, że w ogóle mój ulubiony twój film, w ogóle ulubiony,
ale najważniejszy to ten pierwszy film. Miejsce urodzenia, to jest 92 rok, tak tutaj patrzę, bo nawet już nie pamiętam, a więc to jest kawał czasu, to 30 jest... Jeden lat temu. Czy ty do swoich filmów, do tego zacnego dorobku powracasz, czy raczej nie? Jak to jest na przykład z takim miejscem urodzenia, które ciągle, a powiem ci, niedawno widziałem znowu, i to jest ciągle porażający film. Tak jak mówiłeś, tak jak swoja filozofia kreacji filmu, to zostaje z nami. I ta relacja, bo film opowiada o bohaterze, który wraca na swoją wieś, szukając szczątków ojca i poznając tajemnicę jego śmierci w czasie Holokaustu, to jest ciągle wstrząsające i poruszające i aktualne niestety. Bo ten film akurat jest prosto zrobiony, jeśli chodzi o technikę i uważam, że im prościej, tym lepiej, bo się wolniej zestarzeje film. A jak już mówisz o tematyce właśnie polsko-żydowskiej, o Holokauście, no to miałem te szczęście, że akurat skończyłem szkołę filmową, czy kończyłem ją w momencie, kiedy system upadł i cenzura upadła i nagle pewne tematy się okazało, że które dotychczas były nie do podjęcia, bo oficjalna doktryna była, że źli Niemcy zabijali Żydów i Polaków, a dobrzy Polacy ratowali Żydów. Ja wiedziałem skądinąd z relacji rodzinnych oraz z literatury, między innymi Henryka Blumberga, czyli bohatera filmu Miejsce urodzenia. Wiedziałem, że to nie do końca niestety jest prawda i postaram się do tej prawdy dokopać w tym filmie. Bo wśród dokumentalistów jest ważne jakby trafienie na bohatera. Tu trafiasz na tego bohatera w Miejscu urodzenia. W ogóle w tej twojej całej karierze bardzo często trafiasz na ciekawe postacie. Tu mieliśmy w ogóle przegląd w filmie balkonowym. Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham. To jest trochę inna przewrotka, żeby nie zdradzić Państwu, którzy nie widzieli filmu, tam trochę z nami zagrałeś, bardzo fajnie i ciekawie, ale może poszukiwanie bohatera. Mówisz, że nie masz tematu, że szukasz, że ciągle ciekawych ludzi w swojej drodze zapewne spotykasz ciągle wielu. Nie myślałeś o tym, żeby zrobić na przykład kolejny film, bo pojawia się jakiś ciekawy człowiek. No czasem dochodzę do pomysłu na film przez bohatera, bo spotykam człowieka, to myślę, o nim by warto zrobić. No tu z takich bohaterów spotkałem pod balkonem ze 2000 właśnie. I to, co czasem wykładowcy mówią studentom, nie ma ludzi nieciekawych, każdy może być bohaterem filmu, zawsze myślałem sobie o tym jako takim, no lekko, że tak powiem, nadmiarowej reklamówce ludzkości. Ale po tym filmie właśnie pomyślałem sobie, tak, no nie ma ludzi nieciekawych, tylko jeden ma ciekawe trzy zdania, a z innym możemy przeżyć 100 minut projekcji po prostu. Więc gdybym spokojnie mógłbym pociągnąć dalej wątki właśnie Roberta, o nim myślałem, żeby zrobić film. Robert, chłopak, który wyszedł z kryminału. Fantastyczna postać, bo on taki, no łobuz z jednej strony, ale z drugiej strony i wrażliwy, inteligentny i świetnie mówiący po angielsku, bo wiele lat spędził w Nowym Jorku na budowach. Ciekawa historia życia i nagle odpadł, nie? Gdzieś skręcił niewłaściwą uliczkę i tam został. Więc ciekawe. Pan Andrzej Listonosz, który się tak skarży, że śmierdzi mu but klejem chińskim i narzeka i marudzi. Tam jest śmieszna anegdota związana z nim, bo on pracuje razem z innymi listonoszami na poczcie na ulicy Niekłańskiej. Daleko. A mieliśmy wtykę wśród listonoszy na Niekłańskiej, bo syn mojego przyjaciela ma kolegę, który też tam pracuje. No i potem taki dialog tam się odbył między listonoszami, że ktoś zaczął jakoś przemarudzać, że pensja niedobra, albo że torba za ciężka, albo coś. A na to koledzy mówią, słuchaj, nam tu nie marudź, chcesz sobie ponarzekać? W Walecznej 17. Tam jest facet na balkonie z kamerą. Idź do niego i mu to wszystko powiedz. Dobra, nam już nie zawracaj głowy. No tak. No więc Andrzej, ja codziennie go widuję za każdym razem, myślę, a wezmę chociaż iPhone'a, pójdę z nim, jeden dzień z nim spędzę po prostu, zobaczę, jak to będzie wyglądało. Już się zakolegowaliśmy w międzyczasie. No i tak, no czas płynie, jakoś tego nie robię właśnie. Słuchaj, już ale może zacznę. Właśnie, bo ileż możemy czekać? My tutaj jako... Dobrze, ja rozumiem. Ja ci powiem tak, że żeby zrobić film, który jest potem oglądalny i którzy ludzie, no,
właśnie będą chcieli obejrzeć i go ewentualnie zapamiętały, bo to zawsze są 3 lata. Także ile można robić? No, tamten film zrobiłem w 2016, nawet nie wiem, bardzo cię kocham, na ten w 2021, a zrobiłem 2, bo jeszcze zrobiłem krótki dla HBO, nazywa się Maski i ludzie, o pandemii tylko, też z balkonowego punktu widzenia. Także 2 filmy w ciągu tych 5 lat, to jest okej. Okay. Uważam. To nie jest rzadko. Ludzie robią filmy, wiesz, są tacy, co robią 2 razy do roku filmy. No ja bym nie potrafił, bo to jest, musimy, wiesz, żeby, najważniejsza jest obserwacja. Tak, żeby tylko nie było, jak wiesz, jak z jakimś Kubrickiem czy Weirem, że czekamy, bo wiesz, po 10 lat na jeden film. Nie, tylko taka mała prośba. Bardzo dziękuję za to porównanie, wspaniałe, bo wiesz, ale... Generalnie, jeśli... Może być. Może być? No... Bo generalnie, jeśli będą Państwo tęsknić za kinem Pawła Łuzińskiego, to szukajcie w przestrzeniach internetowych, na płytach, bo te filmy, może nie wszystkie... Ale bo... też jest Ninateka, ciągle jeszcze, czy taki serwis Finy, czyli Filmoteki i Archiwów Narodowych i mam nadzieję, że to się zmieni teraz po wyborach, że znowu będziemy jakąś normalną nazwę i że to nie będą 3 instytucje zlepione w jeden jakiś dziwny twór. Się nie mogę przyzwyczaić nad nim, co znaczy skrót FINA tak naprawdę. Filmoteka i Narodowy Instytut Audiowizualny chyba. Tak jest. Właśnie, to dawno archiwum. Gdzie jeszcze? Na VOD Telewizji Polskiej, o dziwo, też jest właśnie, nawet nie wiem, jak bardzo cię kocham. Plus jest 35 mm taki portal wytwórni filmu dokumentalnych i fabularnych. A to ciekawe, bo ty widziałeś miejsce urodzenia i to już była ta remasteryzowana kopia, czy stąd? Mamy kopię remasteryzowaną, wspaniałą, piękne widać i pięknie słychać. Do WFDF. Nie, zaangażuj do mnie, wiesz. Dobrze. Proszę Państwa, ostatnia szansa na pytanie do Pawła Łuzińskiego od Państwa. Pani dyrektor, może... Nie, dlaczego męczyć Panią? Nie, no przepraszam, w ogóle może chciałaby nam jeszcze coś powiedzieć fajnego. Bo zbliżamy się do końca naszego spotkania z tak zacnym gościem. Dajcie znać znajomym, przyjaciołom i rodzinie, że jest świetny film dokumentalny w przestrzeni naszej i żeby ten film balkonowy jeszcze cały czas oglądać. A jego można obejrzeć na HBO Max, jest współproducentem. Albo w serwisie Mubi też, jak ktoś ma. Tak. Zacne i dobre polskie kino dokumentalne należy i trzeba oglądać. W przestrzeni miejskiej są miejsca, które takie filmy też pokazują. I bardzo Państwa zachęcam do wspierania polskiego dokumentu, bo on jest bardzo silny, bardzo mocny. Mogę zrobić reklamę, Pani Aniu? Bo jeśli macie ochotę na dobry polski dokument, to jutro w kinie Zamek, ostatni seans filmu Apolonia. To jest nasz taki flagowy w tym roku, wielki, wielki projekt dokumentalny. Piękny film, który za chwilę może mieć jakieś bardzo ważne nagrody. A wyższe lat robiła Leo Glob ten film? Tak. Byliśmy na spotkaniu. Tak. 13. Tak jest. To są moje 4. Dokładnie. I tym optymistycznym akcentem bardzo dziękuję Panu Łuzińskiemu. Bardzo. Krzysztof Skóry. Dziękuję.